Rdza w Land Roverze jest jak rak. Ma same przerzuty i męczy go z każdej strony. No niestety, takie cholerstwo to jest. Także wycinamy całość i dorabiamy całą część. Większa robótka po prostu. Ja już sprząta, zostaw to! Siema! Gdzie, kurde, to jest szmata do wycierania szpachli i tak dalej, nie do sprzątania. Ma być czyste. Gdzie przyjdzie, proszę. Słuchajcie, nie bądź głupi, zrób sam, nie idź do warsztatu. Chyba, że jesteś jakiś tam, no to idź do warsztatu, ale jeżeli masz jakiś garażyk, jakieś podwórko zamknięte, kawałek namiotu, cokolwiek, nie płać, zrób sam. Dzisiaj będziemy spawać, pokażę ci, jak prosto można zrobić samemu. Wcale nie trzeba być geniuszem, albo cokolwiek zrobić samemu. Na przykład powiesz, o Jezu, spawarka kosztuje zaraz 2000 zł. No i co to jest? A ile będzie kosztował blacharz za zrobienie naprawy? To samo. Blacharz będzie kosztował 2000, a tak kup sobie spawarkę za 2000 zł. Zrobisz sobie, jeszcze ci spawarka zostanie na następną robótkę. Da się. Naprawdę. Słuchajcie, dzisiaj będziemy tą część tutaj spawać, bo akurat mam chłodnicę wyciągniętą, bo tak jak widziałeś w ostatnim odcinku, silnik jest rozebrany, zresztą możesz sobie to zobaczyć teraz. Także będziemy sobie tutaj dziubać dzisiaj, sami, na ziemi, pod chmurką, bo mówię, nie trzeba wcale mieć warsztatu, aby naprawiać sobie samemu samochód. Właśnie, Adam słodowy znalazł. Tak jest. Ubogi, ale jest. Zacznę sobie od zabezpieczenia silnika, ponieważ on jest cały otwarty. No wiecie, wałek rozrządu, wszystko wyciągnąłem i podczas szlifowania i spawania opiłki metalu by mi się dostały do środka, do silnika. Tego bym naprawdę nie chciał. Także folia na wszelki wypadek, ale że folia nie pomoże nic na spawanie, to mamy tutaj taki kocyk gruby. Jak grubym kocykiem ładnym przykrywacie, to jedyna zasada jest taka, żeby żona nie widziała. No i teraz jak tu iskry mi polecą, to się nic nie stanie. No najwyżej się mała dziurka wypali w kocyku, ale opiłki metalu do silnika się nie dostaną. Dobra, przynoszę spawarkę, wszystko wycinamy tutaj i jedziemy. I zaraz ci pokażę dokładnie, jak to wygląda z bliska. Dzisiaj się zajmiemy tym. Zobaczcie, co my tu mamy. Land Rover stał się biodegradowalny. To musimy sobie tutaj nie trzeba wycinać. To się zeszlifuje. Tu jest dobra blacha. Ale to wszystko tutaj trzeba wyciągnąć akumulator i to wytniemy i tu wstawimy nowe. Bierzemy się za robotę. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest tutaj miejsce na akumulator. Tam jest drugie miejsce na akumulator. Wiadomo, to jest wersja angielska albo europejska. Znaczy Anglia też Europa. No albo nasza, albo ichniejsza, nie? U nas będą tutaj dwa akumulatory, to już wiecie. Tutaj znikła nam teraz chłodnica, która jest tam, o tam, Basia tam gdzieś tam coś robi sobie. Zobaczymy, co ona w tym namiocie tam robi. Basia, ubieraj się, my idziemy. Chodźcie, chodźcie. O, o, o. Pokaż, pokaż, czekaj, czekaj, co ty tu robisz? Tam w moim królestwie. To jest obudowa na silnik. Tutaj przychodzi pompa oleju, o tu widzicie ją.
pompa oleju, tam jeszcze jest jedna zębatka i to wszystko idę. Malować to będziemy czy nie? No chyba tak. A ja poliuretan na wszystko. Oczywiście, że na czarno, nie? Tak jest. Poliuretan wyleczy wszystko. Słuchaj, tu trzeba... Suche dzisiaj. Słuchaj, tutaj jest, bo tam jakaś, ja widziałem na filmie, ale nie wiem. Tam powinna być jakaś podkładka. Nie wiem, czy to odkręcać, czy nie. Tam będzie jakiś zimmering, wiesz co, od wału. Ja bym, kurde, to odkręcił. Bo tutaj było zasyfione olejem, czy nie? Było. No to odkręcamy. Wiesz co, nie. Trzeba najpierw zobaczyć, czy my mamy uszczelkę do tego. Jeżeli nie, to się zamówi. To będzie kosztowało 5 zł. Dosłownie. Ja bym to odkręcił, wiesz? Bo i tak będziemy zamawiać w poniedziałek wałek rozrządu i te wszystkie inne, także to bym też zamówił. A powiedz mi, czy ja mogę to też przetrzeć, czy raczej tego nie ruszać? Wiesz co, nie. My to rozkręcimy i wtedy się możesz bawić. Aha, to są te śrubki trzeba odkręcić. Dobra. Dobra, ale nie będziemy się Baśką zajmować. Niech są nas tutaj dziubie, kurde. Idziemy tutaj, wiecie, spawamy, kurde. Dzisiaj wam pokazuję, jak można zrobić samemu. Także słuchajcie, wracając. Chłodnica nam znikła, dlatego mamy tutaj sobie teraz fajny dostęp. Tutaj. Tak go nie będę miał, jak będzie tutaj chłodnica. Nie będzie tutaj po prostu dostępu. Dlatego ta cała rama tutaj będzie czyszczona, malowana i to będzie wycinane. Tutaj dalej nie. Bo tutaj dalej będę się zajmował, kiedy indziej będę mam fajny dostęp. Tutaj od spodu, widzicie, mogę sobie tutaj przyspawać, żaden problem. To wszystko robić. Ale potem tam nie będę miał dostępu, więc się dzisiaj za to zabieramy. Koniec biadolenia. Miało być troszeczkę tutaj. Mówię, wezmę sobie piłeczką, taką małą wyżynareczką sobie to wytnę i będzie spokój. A zobacz sobie, jak to wygląda. Niestety, wszystko porozwarstwiane i wszystko od spodu trzeba ciąć. To jest rdza w Land Roverze, jest jak rak. Ma same przerzuty i męczy go z każdej strony. No niestety, takie cholerstwo to jest. Także wycinamy całość i dorabiamy całą część. Większa robótka po prostu. Tak. Tam Basia w tle mówi, to ci niespodzianka. Land Rover zardzewiał? Jak to jest możliwe? Słuchajcie, nie ma się co martwić, nie ma się co smucić. Ze wsi jesteś, na wieś wrócisz. Jedziemy z tym koksem i to wszystko. No i widzicie, miała być malutka robótka na podwóreczku, a co się okazało? Jak zwykle się okazało, że będzie grubo. Będzie wycinanie całej ćwiarteczki. Słuchajcie, ale lampa. Nie wiem, czy mi się uda tą kamerą pokazać. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Miało być tylko troszeczkę roboty. Mówię, tam sobie troszeczkę tylko pospawam, będzie łatwizna. Tutaj. No a co do czego doszło? No i do tego doszło, że tak. Orurowanie ściągnięte, grill ściągnięty, orurowanie dolne ściągnięte, zderzak ściągnięty, żona w kur... też tam gdzieś coś robi, bo musiała mi pomagać przy tym wszystkim. I co tam jeszcze? I słuchajcie, jak się robi taką rzecz, co jest ważne, jak się nie znacie za bardzo, dokumentację fotograficzną robimy. Albo film nakręcamy, ale najlepiej dokumentację fotograficzną. Najlepiej jak jeszcze robicie zdjęcie, to przyłożyć sobie tę metrówkę, wtedy będziecie wiedzieli co i jak. I nie robimy zdjęć pod ukosem, robimy zdjęcia na prosto. Wtedy przykładamy metrówkę, pokazujemy, wtedy wiemy jaką blachę gdzie dorobić. Tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie jak to wygląda paskudnie. No jest. I teraz będziemy tak. Tu wytniemy, cak. I gotowe będzie zaraz. To miała być krótka robótka. No, krótka robótka. Słuchajcie, poduchę też wyciągnąłem, tutaj była. No zobaczcie, no dziura, dziurą pogania. No kurde. Robimy wszystko jak się należy. Nieważne, że potrwa parę dni dłużej. Tam mi ktoś mówił, ty w życiu tego Land Rovera nie skończysz. Skończę, ale jak go skończę, to on będzie taki. Nie złomik, że będzie sobie jeździć, tylko on będzie naprawdę top. Top of the top.
Miałem tu zrobić blaszkę. Blaszki jeszcze nie zrobiłem, a już pół auta naprawiłem. Całą tą ćwiarę tutaj, zobaczcie, naprawiłem. I tak to wygląda. Może być, nie? Nie pokazywałem wam tego, jak to zrobić, bo nie mówiłem o tym, że będę to robił. Cholera, się nawet... Dwa dni pracy. No spawanie. Jeszcze mi zostało tak, tutaj pospawać, tutaj dziura jest, tutaj wycięta dziura była, tutaj jeszcze i tam jeszcze to z przodu, to co wam obiecałem, że zrobimy sobie tutaj to z przodu. Także dzisiaj się za to zabieram. To jest właśnie Land Rover. Chcesz troszeczkę wyciąć? I tak dalej, i dalej. Jak to ładnie wyszło tutaj, ale to ładnie wyszło, zobaczcie. Nówka, funkiel, nie śmigany. Tutaj sobie już przygotowałem. A czy to tylko powierzchowna rdza. I tutaj widzicie, tutaj była ta nasza zepsuta blaszeczka. No i trzeba było oczywiście całość wyciąć, bo... Bo nie zostawię czegoś takiego. Potem bym miał problem, jak już wymienię sobie tutaj te sprężyny i tak dalej, nowe amorki, co potem będę szlifował, szpachlował tutaj, czy tam, tu się nie szpachluje, sorry. Szlifował, spawał? Nie. Dlatego całość pójdzie. I to jak robimy? Wymierzyłem sobie od drugiej strony, bo z drugiej strony miałem to dobre. Miałem takie zaprawki, tylko tutaj robiłem, także tutaj miałem tą stronę dobrą. I mamy tutaj taki kartoniczek zrobiony. Taki to jest wzornik i to musimy wyciąć blachę o takim wzorniku. Nasz wzorniczek przypinamy sobie magnesikami. A wiecie co, tak żeby jak najmniej zużyć blachy. Aha, jeszcze jedna sprawa, o której oczywiście zapomniałem, że to wszystko tutaj jest zagięte. Tu jest rant, którego nie widać. On idzie w tamtą stronę. Taki dosłownie... Nie wiem, czy zobaczycie to. O, widać go. Pół centymetra rancik. Czyli, że to wszystko trzeba mieć z nadmiarem sobie wyciąć, bo to będziemy zaginać. Nie zapomnijmy. Co nam z tego wyszło? Takie coś. I to musimy wyciąć i pozaginać. Blacha jedynka, także nożycami się nie będę męczył, bo by mi za ciężko było. Maszynkę wezmę i maszynką to wytniemy. Teraz będziemy ją zaginać. Zobacz jeszcze gdzie, po co, na co i chodźcie, zaginamy. No, będziemy teraz sobie zaginać. Zaznaczyłem sobie gdzie. Zaznaczyłem to oczywiście bardzo dokładnie na oko. No i jedziemy. No i da się. Zobaczcie, jaka ładniutka blaszeczka. Zagięta, wygięta. Słuchajcie, no ja to zrobiłem sobie na maszynie. No ale tak, ale maszyny zrobiłem sobie sam. Czyli, że się też da. Jeżeli nie masz maszyn, takie coś możesz sobie młoteczkiem wyklepać. Proszę. I zamiast tutaj tej jednej małej blaszeczki, to mamy całą tutaj płytę. Wzmocnienie całe, wszystko nowe. Dziurę wywierciłem. Jeszcze co mi zostało, to muszę sobie tutaj ten uchwyt zrobić. To tutaj całe. A to jest zwykła kantówka, blacha, jedynka, czy tam jakieś coś wezmę innego, grubszego, przyspawam tutaj. I to cała filozofia. I będziemy wspawywać. Kolejny etap pracy. Po spawaniu nakładamy masę uszczelniającą, tak zwany silikon do karoserii.
Plusem tego jest, to jest poliuretanowe. Plusem tego jest, że nawet jak to jest jeszcze świeże, to na to można już poliuretan nakładać i to zaraz będziemy robić. Jeszcze sobie tylko grunt tutaj położę epoksydowy. Taki nawet, czekajcie, mam tu gdzieś w sprayu zwykły. To bez znaczenia. O. Takie coś. Piękna dzisiaj pogoda, ja się przyjemnie na dworze cokolwiek robi. Wszędzie, nie żałujemy sobie. Od tamtej strony już robiłem przed spawaniem. No i zobaczcie, już całkiem inaczej wygląda. Teraz poliuretan. Jak nam epoksydzik wysechł, jakieś pół godziny w taką pogodę, do kubeczka poliuretan. Słuchajcie, tu można tą flaszkę przykręcić, no ale trzeba by rozcieńczyć całe, tak jest bardziej ekonomiczne. Pistolet z regulacją. I najpierw próba. I jedziemy. O. Odczekać z 10 minut i druga warstewka. Drugi raz pomalowałem i zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Naprawdę ślicznie. W porównaniu z tym, co było. Patrzcie, wszystko formę ma, wszystko jest cacy. Już coraz lepiej. No i mówię, miałem jedną blaszkę zrobić, a zrobiłem tak. Tutaj wszystko, tutaj. Tutaj cały środek, tutaj tą blaszkę oczywiście też. Tutaj lampę całą rozcinałem, tam pod poduszki zrobiłem. Tutaj całą płytę wycinałem, tutaj wszystko robiłem. Tam całość robiłem, no blaszkę tylko trzeba było wyciąć. Siema. O, o, także taka robota. Ale słuchajcie, tak jest z Land Roverem. Jeżeli... Bo on po prostu rdzewieje na łączeniach. I zaczynasz tak i jedziesz dalej, aż skończysz z drugiej strony i wyjdziesz znowu tutaj. Tak jest naprawdę, to jest masakra jest. Także zobaczcie, on ma wszędzie szwy spawalnicze. Wszędzie. Bo no nie idzie tego inaczej. Tutaj na przykład zrobiłem to ten nadkole leciutko pod ukosem, żeby woda spływała. Przede wszystkim te cholerne dziury tutaj jeszcze pospawałem. To jeszcze jest raz do malowania poliuretanem. Już mi się dzisiaj nie chciało. Tu wszędzie trzeba jeszcze malować poliuretanem. Ale zaraz klient przyjdzie, jeszcze muszę cały ten bajzel po mnie posprzątać. Zobaczcie, jak to wygląda, ile tu rdzy się posypało. Także... no, ale widzicie. Blaszka. Także... Uświniony, zmęczony, ale szczęśliwy. Kolejny krok w Land Roverze zakończony. Także słuchajcie, da się samemu robić. Nie idźcie do mechanika, małą blaszeczkę można sobie samemu wymienić. Czyta się ciepło. Podobało się? Nie chcesz przegapić, co tu będzie dalej, to daj suba. Jeżeli cię to nie interesuje, to mam to gdzieś. No, dobra, czym ta się? Hej!